Rozdział 55. Jak Najświętsza Panna uroczyście obchodziła święta, a zwłaszcza Dzień Niepokalanego Poczęcia. Nauka Najświętszej Maryi Panny skierowana do czcigodnej Marii Zagredy. Moja córko, Duch Święty, którego mądrość i przezorność rządzi Kościołem Świętym, wskutek mej prośby rozporządził, aby Kościół Święty obchodził różne dni uroczyste, uczynił tak nie tylko dlatego, żeby odnawiać pamiątkę tajemnic boskich i dzieł odkupienia, tajemnic mego życia i życia innych świętych, lecz także dlatego, aby ludzie okazywali wdzięczność swemu Stwórcy i Odkupicielowi i nie zapominali o tych wszystkich dobrodziejstwach, za które nigdy nie zdołają w odpowiedni sposób podziękować. Uroczystości te zostały ustanowione w tym celu, aby ludzie oddawali się w tych dniach pobożnym ćwiczeniom, żeby poprzez wewnętrzne skupienie uwalniali swą duszę od roztargnień dnia doczesnego, żeby przez ćwiczenie się w cnotach i przystępowanie do świętych sakramentów wynagradzali szkody, jakie ponieśli w duszy przez to roztargnienie. Uroczyste te dni zostały ustanowione po to, by ludzie naśladowali cnotę i życie świętych, aby błagali mnie o pośrednictwo i wypraszali dla siebie nie tylko odpuszczenie grzechów, lecz w ogóle wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakich miłosierdzie Boże jest gotowe im udzielić. Oto jest duch Kościoła, którym miłościwa Matka pragnie karmić swoje dzieci. Będąc matką wszystkich, usiłowałam zjednać wszystkie dzieci Kościoła i pociągnąć się za sobą, aby na tej drodze doszły nieomylnie do zbawienia wiecznego.